Pogłębienie koryta rzeki, wyłożenie koryta i boków kamieniem i płytami betonowymi, budowa 5 mostków i murów ochronnych oraz zamontowanie klap ochronnych na wszystkich rurociągach pływających do potoku to tylko nieliczne zadania, jakie zostaną wykonane w Bukowie. Od 2 lat zapowiadana inwestycja wreszcie ruszyła. Przetarg odbył się 1,5 roku temu, więc w takich bardzo dużych bólach ona się rodzi. Natomiast czy jest potrzebna? Oczywiście, że tak. Buków to jest ta miejscowość, która u nas najczęściej jest zalewana przez wody powodziowe. I nie są to jakieś wody powodziowe z rzek, które płyną z gór, tylko to są wody powodziowe z chwilowych, jednorazowych, gwałtownych opadów. Rusza jedna z najważniejszych i długo wyczekiwanych inwestycji w gminie Żarów. Mieszkańcy na tę inwestycję wyczekiwali już od kilku lat. Była ona obiecywana od 2009 roku. Na szczęście w tym roku będzie już realizowana. W przyszłym tygodniu w Bukowie rozpoczną się pierwsze prace związane z regulacją potoku Tarnawka. Inwestycja będzie prowadzona na terenie 2 żarowskich miejscowości – Bukowa i Imbramowic oraz pobliskiej wsi Dzikowa, należącej do gminy Mietków. Rzeka dosyć długo nie była regulowana, będzie pogłębiona, poszerzona, także no mogą być no, przy jakiejś tam na powódź nigdy nie ma mocnych, ale na te wody, które jest liczone, to na pewno będzie zabezpieczona, jak się należy. Nie? Planowane jest od tego roku do 2014 do miesiąca października chyba, 15 października. W poniedziałek 21 maja przedsiębiorstwo robót wodnych i ekologicznych EcoWod, które wygrało przetarg na wykonanie zadania, planuje rozpoczęcie pierwszych prac porządkowych na terenie Bukowa. Długo dosyć czekaliśmy na tę inwestycję, no i cieszymy się bardzo, że wreszcie się zacznie. Rozpoczęcie inwestycji cieszy mieszkańców, którzy od lat notorycznie w okresie od czerwca do sierpnia są zalewani.